Ekstraligi w biegach juniorskich znakomita średnia 2,6, no ale swoje do powiedzenia będą mieli, przynajmniej tak mówi teoria, Bartosz Bańbor w białym kasku na pierwszym polu startowym, młodziutki zawodnik motoru, no i Mateusz Affelt w kasku czerwonym, ale myślę, że oczy skupione na Cierniaku i na Lewandowskim, chyba także drugi wyścig dnia, wyścig juniorski po prowadzeniu gości z Lublina. 5-1, jeszcze ostatnie uwagi a propos stosunku do Bartosza Bańbora, ale już wszystko ok, a więc jedziemy, drugi wyścig dnia na toruńskiej motoarenie. Kto najlepiej groziło to upadkiem? Jest upadek. Właściwie wszystko się zaczęło bardzo niedobrze przy wejściu, już ten pierwszy łuk. No i oby się tu nic nie stało nikomu, bo no widzimy, że trzech zawodników nie dobrze to wygląda. Rzadko się zdarza, żeby aż czterech zawodników upadło na tor. No zaraz zobaczymy sobie powtórkę startu. Bartosz Bańbor dobrze wystartował z pierwszego pola. Wydawało się w pierwszym momencie, że lekko zakładać chciał się na niego w kasku czerwonym Mateusz Affelt i po kontakcie Bartosz Bańbor jeszcze skleiło jego motocykl, podbiło lekko i pojechał dalej prosto niż na pewno zakładał. Zobaczymy teraz na powtórce. Tam podejrzewam, że nawet prawej nogi Bartosz Bańbor nie mógł włożyć na swój motocykl i ciężko mu było wejść w pierwszy wiraż. Zaraz zobaczymy sobie być może z innej powtórki. Na prawą nogę zawodnika w kasku białym. Tak, widzimy, nie ma nogi na haku, bo bał się, żeby nie wkręcił się hak w przednie koło. Być może z tej powtórki będzie widać to równie dobrze. Nie, z przodu było lepiej, więc no to też było spowodowane tym, że on pojechał nawet o 2-3 metry dalej niż chciał i dlatego upadło też pozostałych dwóch zawodników, więc no Mateusz Affelt był trochę z tyłu, widzimy, że Bartosz Bańbor trochę wjechał w jego tor jazdy, no miał lepszy start, 1-2 metry z przodu i gdzieś tam podniósł nogę, żeby się nie wkręciła w przednie koło zawodnika gospodarzy i stąd to przeciągnięcie wirażu.